Siemano, najlepiej obstawiony, najtrudniejszy turniej na polskiej scenie kickboxingu. Święto dla wszystkich osób, które interesują się tym sportem u nas w kraju, Mistrzostwa Polski K1. A w tym wszystkim 7 zawodników z naszego klubu. Jak poszedł im turniej, jak ułożyły się dla nas walki, werdykty, to wszystko w materiale. Kartuzy 2023, zaczynamy. O 6 rano już wszystkie ekipy są na autostradzie i pędzimy do Kartuz. Trasa układa się dobrze, 3,5 godziny jesteśmy na miejscach. I tutaj co? Prawdziwa rezydencja, super domki, super ulokowane, z zielenią, z wodą, z grillami, więc teraz zawodnicy robią wagę, a wieczorem zorganizujemy sobie małego grilla. Dziewiąta rano, dojechaliśmy do Kartuz, rozpoczynamy Mistrzostwa Polski K1. Miejmy nadzieję, że w walkach rozpoczynających turniej będziemy mieli tyle samo szczęścia, co w lokalizacji i odczarujemy pierwszy dzień turnieju. Ładny domek. Spoko, nie? No, kurde, powiedz co robi. Szczęśliwie wszyscy zawodnicy bez problemu osiągają limity wagowe. Gdy mamy zważonych wszystkich zawodników, sędziowie zaczynają losowania i wybór, które kategorie będą walczyły w pierwszym dniu turnieju. Zawsze walczą najbardziej obstawione kategorie. Tutaj pojawia się nasze szczęście co do tego dnia i aż 3 zawodników walczy dnia dzisiejszego. Jest to Jakub Wilowski, ksywa klubowa Ciężarówka, Oliwier Krzyżostaniak, ksywa Mielona oraz Paweł Radoszewski, który nie doczekał się jeszcze pseudonimu klubowego, więc zobaczcie, jak im poszło w pierwszym dniu. Standardowa procedura, dotarliśmy na miejsce, teraz postaram się poszukać jakiegoś miejsca dogodnego do rozłożenia się z jak najmniejszą ekspozycją na hałas i niesprzyjające czynniki, które mogłyby wpłynąć na nasz występ. Podążajcie za mną. Że udało się znaleźć odpowiednie miejsce. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię z portala na pana, żebym wyjątek. Udało się, znaleźliśmy najbardziej natlenione pomieszczenie na hali. Myślę, że to się przełoży na nasz występ. Trzymajcie kciuki. Pierwszy do ringu wychodzi Paweł Radoszewski. Paweł Radoszewski jest zawodnikiem z nowej generacji naszych kickbokserów. Ma jedną walkę wygraną w Warszawie, jedną przegraną w Poznaniu. Na sali charakteryzuje go sumienność i wysoka frekwencja na wszystkich treningach. Czy wystarczy to na walkę na Mistrzostwach Polski K1?
Niestety atuty Pawła nie wystarczyły na tegoroczne Mistrzostwa Polski K1. W pierwszej rundzie przegrywa zdecydowanie na punkty. Druga runda to już intensywny atak oponenta, coraz mocniejsze ciosy. I pod koniec drugiej rundy podejmuję decyzję o poddaniu Pawła, by chronić jego zdrowie, i podjąłem decyzję, że lepiej przygotujemy się do kolejnego startu. No, Mistrzostwa Polski, no taki sport. Najważniejsze, że jesteś cały i tyle. No. Drugi do ringu wychodzi Oliwier Krzyżostaniak. Tak jak słyszeliście na poprzednim materiale, jest to perspektywiczny zawodnik trenujący systematycznie i regularnie w naszym klubie. Jest to druga impreza rangi Mistrzostw Polski dla Oliwiera. Pomimo dobrego przygotowania, Oliwierowi nie udało się stosować taktyki w walce. Niestety przegrywa pierwszą rundę. W drugiej rundzie pojawiają się również coraz mocniejsze ciosy, coraz bardziej zdecydowane ataki oponenta. Przegrywamy u wszystkich sędziów zdecydowanie. Nie widząc szansy na wygranie walki, a dbając o zdrowie zawodnika, poddaję go pod koniec drugiej rundy. I Oliwier musi czekać na kolejny start, na kolejne Mistrzostwa Polski. Szczęścia do rozpoczynania turnieju, to już wiecie z poprzedniego filmu. Niestety teraz to się potwierdza. On stawał i myślał, że chyba pójdzie dalej, a ty myślałeś. Wiesz, jaki ty błąd zrobiłeś, że ty czekałeś, aż on skończy. I ty mu się cofałeś, mówisz, aha, a on jego to nakręcało, on był coraz mocniej. A było czas zrobić ryzyko, nie? No, za dużo miejsca mu dałeś, wiesz, to też nie jest żadna ujma przegrać z nim, bo to jest pretendent medalowy tutaj, nie? To jest najwyższa impreza w kraju, tu są najlepsi. Zabrakło doświadczenia, ale to my go jeszcze złapiemy. Zresztą ten zawodnik się nie utrzyma w twojej wadze na pewno, bo on jest zbyt duży, nie? Trzeci do ringu wchodzi Jakub Wilowski, kolega o ksywie Ciężarówa, słynący z silnych ciosów, mocnego tempa walki i jeszcze mocniejszych wymian. Jego przeciwnikiem jest reprezentant Alligator z Warszawa, Antoni Predigier. Zawodnik doświadczony, znany nam z walk zawodowych. Walka jest bogata w bardzo dużą ilość wymian. Oboje zawodnicy biją mocno i każdą rundę kończą, ledwo trzymając się na nogach. Walkę przegrywamy i tutaj wielkie ukłony i gratulacje dla oponenta. Walka była super, natomiast siedząc w narożniku totalnie nie rozumiałem, w jaki sposób ona jest sędziowana. Jeśli mamy jakiś kanon w Polskim Związku Kickboxingu sędziowania walk, gdzie akcja zaczęta rękoma, wyboksowana i zakończona nogą, gdzie ciosy są trafione i bite mocno, niedotykowo, powinna dawać punkt. Tutaj oboje zawodnicy przez cały przebieg walki uzyskali od 4 do 5 belek. W dużej mierze rolą narożnika jest podawanie zawodnikowi akcji, które będą sędziowane. Tak? Czyli mamy jakąś aktywność zawodnika naszego w ringu, widzimy, że punktowana jest taka i taka akcja i mu mówimy, bij więcej tego, bo akurat na tym ringu sędziowie dostrzegają takie rzeczy. Tak to wygląda niestety. Tutaj nie wiedziałem, co mam krzyczeć. Okazuje się, że zajmując się tym 15 lat, nie potrafię ocenić, co mają sędziowie na myśli. Tak? Po trzech rundach walk sędziowie widzą od 4 do 6 akcji jednego zawodnika.
tak? U jednego sędziego przegrywamy 4-6, u drugiego 3-5, tak? Czyli przez 6 minut walki były 4 akcje, które były sędziowane. Czarna passa piątkowych startów, piątkowych walk cały czas jest w mocy. Trzech zawodników, którzy walczyli po dniu ważenia, niestety przegrywają, odpadają z turnieju. Zostaje nam jeszcze 4 zawodników i na pocieszenie grill, mięso i świat kickboxingu poza ringiem. Jak się zawsze szybko to poda, wejdę na to. No to weź ty machaj! Ja pierdzielę, ty kopsujesz, gościu. Wyjdź mi stąd. No już jest dobrze, nie? Widać, że się tam robił. Pracuję. A ten, co go pokonał, jest cały czas mistrzem? Nie, no, czekał z takim. Sobota zaczyna się od emocji na najwyższym poziomie. Dwóch super zawodników. Wojciech Urbanowicz i Michał Gwaj, reprezentujący Ragnarok Białystok, spotykają się w pierwszej walce otwierającej kategorię 63,5. Oboje są to zawodnicy szeroko znani w całym kickboksarskim świecie, oboje słynący z agresywnego stylu i mocnych ciosów. Zaczynamy turniej. Od samego rana Wojtek elektryczny, sfokusowany na walce. Lubię tego gościa w takim stylu. A, tunel, tylko walka. Wojtek wchodzi do ringu i co? I robi wszystko tak, jak było zaplanowane. Pracuje na nogach, kończy akcję low kickami, przyciska do lin, ponawia. Od początku do końca walkę wygrywamy. Werdykt może być tylko jeden. 3-0 Wojtek Urbanowicz. Zawodnikiem Ragnarok Białystok, bardzo fajny zawodnik, super klub. Trzy pierwsze przegraliśmy, jak widzieliście, pierwsza wygrana. Jest to debiut Wojtka w 63,5, idzie po złoto, zobaczymy jak będzie dalej. Kolejny wchodzi do walki Kamil Ziętek, ksywa operacyjna Ziętas. Ziętas słynie głównie z robienia wagi, którą robi przez całą swoją karierę z kickboxingiem, z różnymi skutkami. W walce spotyka się z kolegą z zaprzyjaźnionego klubu, z Hunter Gymu z Bydgoszczy, z Wojtkiem. Mamy pomysł na walkę. Realizację też mamy całkiem niezłą w trakcie walki. Niestety Kamilowi zaczyna ciec krew z nosa. I to mu cieknie w takim stylu, że ani tego zatamować, ani to wycierać. Skutkuje to tym, że sędzia daje nam 2 minuty na zatrzymanie krwotoku.
przez te 2 minuty razem z opieką medyczną staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten nos zatamować. Uzyskujemy nawet jakiś drobny sukces. Niestety po chwili krew znowu leci i sędzia przerywa walkę, poddając nam ziętka. Ziętek odpada z turnieju. No niestety, z takimi rzeczami nie wygramy. Taka jest natura tego sportu. Lecimy dalej. Następna do ringu wychodzi Marta Janikowska. Aktualna mistrzyni Polski w formule low kick, a aktualny posiadacz Pucharu Świata. Zawodniczka, względem której są bardzo duże oczekiwania. Do pierwszej walki, podobnie jak Wojtek, sfokusowana, skoncentrowana już na walce. W ogóle jest taka cecha charakteryzująca tych największych mistrzów, przynajmniej w moim klubie. Fokus na walce. Oni już są skoncentrowani, są skupieni. Nie, że są zdenerwowani, nie, że są jakoś poruszeni walką. Po prostu już łapią detal. Widać, że 100%, co się dla nich liczy w tym momencie, to jest zbliżająca się walka. Praca na nogach, praca z susłami, duża ilość małych kroczków, bicie na drugie tempo musiało dać efekty. Pewnie wygrywamy walkę, deklasując przeciwniczkę. Marta jest w finale. W finale nie kto inny, a jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek na polskiej scenie kickboxingu. Dziewczyna, która wygrywała na wszystkich ringach PZKB i WAKO. Kamila Bałanda. Pierwsza walka półfinałowa. Wojtek Urbanowicz z reprezentantem Uniku Warszawa, Krystianem Zygadłem. Zygadło. Jak przekręciłem, to przepraszam. Zygadło. Krystian Zygadło. Plan na walkę. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Duża aktywność na nogach. Dużo lewego haka, dużo lewego sierpa, wykończenie lewą nogą. Wojtek jest mańkutem. Przeciwnik musi o tym pamiętać. I mamy trzeci zawodnik w finale. Wojtek Urbanowicz w finale. 63,5, kategoria seniorów. Pierwszy debiutancki start Wojtka w tej formule. I już mamy finał. Nie ma lepszej informacji dla trenera. W finale mistrzostw Polski K1. W kategorii 63 kg. Zaczynamy finały. W pierwszej walce finałowej zmierzy się pan Jakub oraz pan Siek, reprezentujący barwy sportów walki piła. Ci zawodnicy spotkali się już w finale Mistrzostw Polski w low kicku, więc zobaczymy, co przygotowali dla nas oponenci z zaprzyjaźnionego klubu z piły. Walka finałowa na low kicku stała na bardzo dobrym poziomie. Obaj zawodnicy, tam był taki smaczek, najpierw jednego strzelił w wątrobę i tamten nie padł, później pierwszy strzelił drugiego, też nie padł, ale wymienili się grzecznościami. Tutaj miałem taką obawę, że będzie dużo dołów i Kubę uczulałem na pilnowanie tych dołów, równocześnie stawiając na kolana i bijąc dużo kolan w pół dystansie, dużo kolan po schabach. Zobaczymy, może coś wejdzie. Weszło. Kuba trafia kolanem i zawodnik od razu widać, że siada, tak? Staje się wolniejszy. Kuba może kręcić, tak? Czyli bić coraz więcej ciosów, coraz mocniej, coraz szybciej, zwiększać swoją przewagę punktową i tak bije do końca trzeciej rundy, zdecydowanie wygrywając na punkty u wszystkich sędziów.
mamy pierwszego mistrza Polski w Formule K1, juniora starszego Jakuba Pawelczaka. Drugi finał, wyczekiwany przez nas, ale też przez środowisko Polskiego Związku Kickbokserskiego. Dużo osób nas pytało, to kiedy Marta się będzie biła z Kamilą. Ludzie podchodzili do nas, pytali, kiedy ta walka będzie, jaki jest pomysł na tą walkę. I wszyscy liczyli, że my będziemy cały czas wskakiwać do przodu, cały czas będziemy boksowali, tak jak Marta to świetnie pokazała w pierwszej walce, że potrafi agresywnie bić, że potrafi napierać, nacierać. Takie też były oczekiwania względem niej i obstawiałem, że tak nas czyta drugi narożnik. Pomysł na walkę przeciwny. Nie zaczniemy ani jednej wymiany, będziemy cały czas pracować na nogach i wszystko będziemy bić z kontry. Pierwszą rundę wygrywamy u wszystkich sędziów 3-0, nie zaczynając ani jednego starcia. Druga, tak samo. W trzeciej, wiedząc, że oponentka będzie nacierała, będzie próbowała odrobić punkty, my też pójdziemy do przodu. Gdy obaj zawodnicy napierają do przodu, jest dużo większa szansa na trafienie mocnych wymian i sprowokowanie mocnych wymian. Marta jednogłośnie wygrywa z Kamilą Bałandą, zostaje mistrzem Polski i w tym sezonie jest niepokonana na scenie krajowej, ale też na scenie międzynarodowej w Formule K1. Pamiętajcie, że Marta jest mistrzynią Polski w low kicku, mistrzynią Polski w K1 i zdobywcą Pucharu Świata, a już w czerwcu kolejny puchar przed nią. Ostatni finał przed nami. Powiem wam w zaufaniu, że Wojtek bardzo lubi dokładnie przygotować się do walki. Nie chcę mówić, że jest to skomplikowany i długi proces, natomiast musi on zająć, prawda, swój czas. Tutaj wszyscy byliśmy skoncentrowani na walce Marty i nagle okazuje się, że na ringu, na którym bije się Wojtek, było ileś nokautów, ileś, prawda, walkoverów i za chwilę wchodzi Wojtek Urbanowicz, walka finałowa. Wojtek w jednej ręce z jogurtem, w drugiej trzyma wafle. Kubuś biegnie, szuka suspensora, Ziętek szuka bandaży. 3 minuty Wojtek się rozgrzewa, w 5 minut jest gotowy do walki. Mi udało się załatwić z sędziami, że z racji tego, że jest takie przyspieszenie, żeby poczekali na nas 10 minut. Wojtek jeszcze chwilę doskakał. Szybko omawiamy plan na walkę i Wojtek wychodzi do ringu. Czy będzie to miało wpływ na walkę tak doświadczonego i tułowanego już Wojtka Urbanowicza? Oczywiście, że nie.
druga runda, pierwsze liczenie po lewym sierpie przy linach. Zawodnik się osuwa, wstaje, jest wyliczony do 8, wstaje, z bystrym okiem wychodzi do walki. I tutaj znowu już taka dygresja, anegdotka. W 2021 roku Wojtek Urbanowicz walczy z Lachem, zawodnikiem Legionu Głogów. Też go trafia lewym sierpem, też się zawodnik osuwa, wstaje na chwiejnych nogach i Wojtek rzuca się od razu na niego, bijąc od razu kombinację z lewym sierpem. Lach jako doświadczony zawodnik klinczuje Wojtka, odpycha, drugi raz klinczuje i ten moment, gdzie on był trafiony, przepracował tak, że Wojtek nie zdążył zadać kolejnego ciosu. Za chwilę była przerwa, finał przegrywamy. Tym razem Wojtek nie popełnia tego błędu. Po krótkiej pauzie bije spektakularnego lewego sierpa, którym nokautuje przeciwnika. Przeciwnik co prawda wstaje po 8 sekundach, ale sędzia podejmuje decyzję, że nie dopuszcza już go do dalszej rywalizacji. Trzeci mistrz Polski w Formule K1 jedzie do pretorium. Cieszy to tym bardziej, ponieważ Wojtek Urbanowicz debiutuje dopiero w kategorii 63,5 senior i już w pierwszym sezonie, w pierwszym starcie zdobywa tytuł mistrza Polski K1. A nie trenerzy dają? No, tu jest pan kierownik. Dziękujemy. Dziękujemy. Zobacz, jakie emocje u Kambodży. Najlepszy, na stary, najlepszy finał, kurwa, jaki mogę sobie wymarzyć. Odpalony w drugiej rundzie, kurwa, dwa razy i te drugie spokojnie od dołu, opalczony, bam, kurwa, siadł. Mistrzostwa Polski K1 dobiegają końca. Trzech zawodników, którzy jechali jako faworyci, robią 100% roboty. Zdobywają najwyższe osiągnięcie mistrza Polski w Formule K1. Wśród ludzi, którzy się pasjonują kickboxingiem, jest to naprawdę bardzo trudny do zdobycia tytuł i bardzo oczekiwany przez wszystkich. Czterech zawodników niestety nie dochodzi do strefy medalowej. Teraz krótkie słowo do tych zawodników, nie tylko z naszych z klubu, tylko do tych wszystkich, którzy odpadli w pierwszych walkach, do tych wszystkich, którzy odpadli w drugich walkach, tych, którzy przegrali miejsce o wejście do strefy medalowej albo do tych, którzy przegrali finały. Przegrywanie walk, nasze niepowodzenia zawsze są elementem drogi do sukcesu. A z jakimi zawodnikami, z jakimi doświadczonymi trenerami nie pogadacie, nie posłuchacie, oni wszyscy przegrywali. A wszyscy się potykali, każdemu coś nie wychodziło. Tak samo mi nie wychodziło szereg rzeczy przy prowadzeniu klubu, prowadzeniu zawodników. A zawsze jest to element naszej przygody ze sportem, zawsze jest to element, po którym jako zawodnicy sportu walki w szczególności musimy być mocniejsi i musimy być jeszcze silniejsi. A wtedy po jeszcze kolejnej przegranej, następnej przegranej, w końcu zaczniemy wygrywać i w końcu każdemu życzę, żeby swój cel osiągnął, a wszyscy widzimy się na kolejnych Mistrzostwach Polski, gdzie wszystkim życzę jeszcze lepszej formy, jeszcze lepszej dyspozycji, jeszcze mocniejszego turnieju. A my zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku zdobyć tytuł najlepszego klubu Mistrzostw Polski K1. W tym roku nie było lepszego klubu niż Maku Gym. Zdobyli tytuł najlepszego klubu Mistrzostw Polski w low kicku. Super impreza, którą zresztą sami organizowali. Teraz zdobyli tytuł najlepszego klubu K1. Przyjmujemy rękawice. W przyszłym roku zawalczymy o to, żeby tytuł wrócił znowu do pretorium. A całej ekipie Maku Gym i trenerowi Tomkowi Makowskiemu serdeczne gratulacje za super ekipę i niesamowity wynik sportowy. Jak będą wyglądały przygotowania? Co będzie wchodziło w skład przygotowań do zbudowania mistrzowskiej drużyny? Znajdziecie tutaj na kanale starty kontrolne, przygotowanie zawodników. Już w czerwcu zaczynamy przygotowanie tlenowe, biegi przełajowe. Jak to robimy? Wszystkie informacje tutaj na kanale dla Was. Do zobaczenia.